Tadeusz Murzański, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Powroty z Niepamięci, a moim Państwa gościem jest dziś kapitan Jerzy Dębicki, żołnierz AK, Szarych Szeregów, a potem żołnierz wyklęty, represjonowany przez komunistów. Witam Pana kapitana. Dzień dobry, witam Ty również. Panie kapitanie, proszę powiedzieć najpierw o tym okresie okupacji niemieckiej, jak pan działał w Szarych Szeregach, co to była za drużyna, jak się nazywała i co pan w niej konkretnie robił? Gdy wybuchła wojna, skończyłem trzecią klasę szkoły powszechnej, więc miałem dopiero 10-11 lat. Ale miałem kolegów, z którymi byłem bardzo związany. Starszych kolegów. O rok, dwa starszych. Bawiliśmy się w wojsko. Oczywiście wojna, każdy chciał wojsko w jakiś sposób wiązać się z wojskiem. Wyszukiwaliśmy na złomowiskach lufy karabinowe na przykład i robiliśmy z tego karabiny. Ale przepraszam, tak sami z siebie, czy bez wiedzy dorosłych? Naprzód to była zabawa w wojsku. A po jakimś czasie doszliśmy do wniosku, że przecież Orlęta Lwowskie nie były dużo starsze od nas, a może nawet w tym samym wieku. Znaliście historię Orląt Lwowskich? Oczywiście, tak, tak. Byliśmy zagłębieni w historyczne sprawy. Czy oni wam imponowali? No, imponowali nam. Byli dla nas wzorem. Tak, i dlatego postanowiliśmy, że przecież zabawę możemy przekształcić w organizację. Nazwaliśmy tę organizację Związkiem Przyszłych Polskich Żołnierzy. No i wtedy zaczęliśmy już szukać jakichś wzorców. Znaleźliśmy jakieś prawa Polaka, przykazania Polaków. A gdzie tego szukaliście? Gdzie to odnajdywaliście? W domowych bibliotekach. Przecież przed wojną w każdej rodzinie był taki nastrój radości z odzyskania niepodległości. To było jeszcze 10 lat, prawda, jak się ja urodziłem i pamiętam te lata przedwojenne, gdzie w każdej rodzinie mówiło się o tym ciągle. Czyli ta pamięć roku 1918-20 wojny polsko-bolszewickiej była żywa? Była żywa, tak. A potem duma z tego, że w Mielcu, małym miasteczku galicyjskim, śpiącym, prawda, zaczęto budować obiekty copowskie, to znaczy fabrykę. Centralny okręg przemysłowy, powiedzmy, tak, dopowiedzmy. Tak. No i wtedy Mielec zaczął żyć. Te biedne wioski podmieleckie zaczęły zarabiać na budowie, na wożeniu materiałów i tak dalej. I Mielec poczuł, że jest włączony w tą rozbudowę państwa polskiego. Czyli tym bardziej musieliście lubić, kochać Rzeczpospolitą, że również lokalnie Mielec tak się pięknie rozwijał. Tak. Po jakimś czasie znaleźliśmy broszury i dotyczące skautingu i postanowiliśmy przekształcić ten ZPPŻ nasz w zastęp harcerski. Tym bardziej, że przed wojną już w Zuchach działałem jako jeszcze nie harcerz, ale Zuch. I stworzyliśmy taki zastęp Rysiów.
przyjęliśmy taką nazwę. Wtedy zaczęliśmy myśleć o tym, że kiedyś w jakiś sposób zaczniemy przeciw okupantowi działać i zaczęliśmy się dozbrajać. Co prawda mieliśmy tylko tam jeden pistolet, FN-kę. A skąd ten pistolet był? To był pistolet mojego kolegi, dowódcy naszego. Miałem właśnie takiego kolegę, który miał takie cechy przywódcze. A ten pistolet to skąd sobie zorganizował? To jego ojca był ten pistolet. Ale tak no, pożyczył, tak, ten pistolet od taty? Znaleźliśmy go z ukrytego i przywłaszczyliśmy sobie. No i a dookoła działaliśmy w okolicy, gdzie było masę instytucji niemieckich, stacjonowały wojsko, stacjonowały takie kolumny transportowe, które obsługiwały poligon znajdujący się tutaj na Smoczce w pobliżu Mielca. I tam to było nasze źródło pozyskiwania sprzętu, ponieważ samochody przyjeżdżały codziennie wieczór, zostawiali samochody wzdłuż dwóch uliczek, takich mniej ruchliwych, i tam myśmy te samochody penetrowali, wymontowywali co się dało. Czasem spuszczaliśmy paliwo różne, robiliśmy im kłopoty. I w ten sposób zdobywaliśmy dużo sprzętu, tylko żeśmy się nie ukrywali z tym przed Niemcami, żeśmy się ukrywali, a przed Polakami nie. I zaobserwowano nas, że działamy tutaj w bardzo niebezpieczny sposób dla siebie, rodzin, mieszkańców pobliskich, a mieszkali tam właśnie konspiratorzy akowcy, i postanowiono nas chyba ukrócić, tak domyślamy się. Postanowiono, że muszą nad nami roztoczyć opiekę. I w ten sposób zaproponowano nam wstąpienie do szarych szeregów AK. Jako naprzód zastęp. Po jakimś czasie też stworzono zastęp harcerek. No i wtedy zaczęliśmy działać już w normalnej konspiracji, w małym sabotażu. W różnych akcjach propagandowych, na przykład malowaliśmy Oktober i zacieraliśmy niektóre ogłoszenia niemieckie. Także. Czy akcjach ulotkowych też pewnie? Ulotkowych. Mieliśmy zadania obserwacji, ponieważ tutaj lotnisko w pobliżu Mielca działało bardzo sprawnie, niemieckie, i było cały czas pod naszą obserwacją. Tak samo pod koniec okupacji ruchy wojsk też obserwowaliśmy i zdawaliśmy relacje z zadań wykonanych, nie przerywając jednak tego dozbrajania się. Pod koniec wojny udało się nam dwa karabiny Niemcom z kwatery takiej w Ochronce Mieleckiej ukraść Niemcom. Ponieważ Niemcom broń trudno było pozyskać od Niemców, ponieważ oni bardzo broń pilnowali. Nie za utratę
broni był w front wschodni. Tak. Dlatego bardzo uważali, żeby broni. Nie stracić broni. Jak pan pamięta ten okres w swoim życiu? To ciekawy, szalony, niebezpieczny? To był okres bardzo niebezpieczny. Nie czułem niebezpieczeństwa, ale bardzo działałem w różny sposób. Bo oprócz tego, że byłem w tym zastępie harcerskim, a później rozwinął się to w drużynę. Powstały trzy zastępy: Rysiów, Orłów i Wilków, i stworzyliśmy drużynę harcerską. Ale oprócz tego w domu wszyscy byli w konspiracji w jakiś sposób związani. Ojciec mój miał umowę z Jasińskim Jędrusiem na dostawę sprzętu poligraficznego, głównie papieru, do drukowania odwetu. I jeden z członków AK, z Radomyśla, został złapany, gdy przewoził odwet, załamał się w śledztwie i były duże aresztowania, około 20-30 osób aresztowano, ponieważ wszystko to, co znał, to wyjawił. Wtedy ojciec został aresztowany. Właściwie udowodniono mu, ale dzięki staraniom mojej matki i gestapowca niemieckiego, który pochodził tutaj z kolonistów niemieckich, który musiał gdzieś, on chodził do gimnazjum i gdzieś ojca jako księgarza poznał, i jakimś zapałał sympatią. I on sam zgłosił się, żeby moja matka zebrała pieniądze i wykupiła go. W Tarnowie przekazała pieniądze w gestapo, kierownikowi gestapo tarnowskiego, i ojca rzeczywiście wykupiła. Po roku śledztwa naprzód w Rzeszowie na gestapo, a później w Tarnowie. A pozostali członkowie rodziny też byli zaangażowani w konspirację? No, był u nas, mieszkał też mój wuj, brat mojej mamy, który też był w AK. Był to oficer lotnictwa z Dęblina. Później, gdy jego zdrowie już nie pozwalało na latanie, był szefem dwójki na teren lotniska i twierdzy Dęblin. On w czasie okupacji niemieckiej od razu się włączył w konspirację i mieszkał u nas właśnie. Pracował tutaj w takim zakładzie jako szofer samochodu ciężarowego, co wykorzystywał do różnych przerzutów akowskich przy okazji wyjazdów służbowych. Został on później mianowany na wypadek, gdyby doszło do lądowania naszych sił z zachodu na lotnisku. A takie były nadzieje. Tak, takie nadzieje były. Był mianowany szefem lotniska i zakładu. I rzeczywiście po wkroczeniu Rosjan objął to stanowisko
przez jeden czy dwa dni i został aresztowany przez NKWD i wywieziony w głąb Rosji, skąd wrócił w 1946 chyba roku. Poza tym nocował u nas też znajomy mojej ciotki, która też u nas mieszkała, wujostwa, raczej z Katowic, cichociemny wójt, pseudonim Sołtys. Czasem przyjeżdżał, nocował, ale nie stale, tylko chwilowo, tak. Bo miał różne meliny, różne punkty, gdzie mógł się zatrzymać. Także w rodzinie wszyscy konspirowali, tylko nikt nie zwracał właściwie, udawał przynajmniej, że nie wie, że ktoś inny jest zajęty też tym. U nas też były, jak chodziłem uczyłem się w tajnym nauczaniu. Znaliśmy też tych działających w tajnym nauczaniu profesorów. U nas była na przykład pierwsza matura, jaka za okupacji została w Mielcu zorganizowana. U nas w domu było to. Miał też kapitan Łuczyński, który przyjeżdżał z Krakowa na inspekcję tutaj. Parokrotnie u nas też tak po parę dni zatrzymywał się. Miał tutaj też punkt, gdzie może mógł zatrzymać się. Także dużo tych wątków różnych okupacyjnych równocześnie się działo, ale ja cały czas razem z moimi kolegami, mając dużo czasu, ponieważ nie chodziło się do szkoły, były lekcje godzinne, powiedzmy, w tajnym nauczaniu, a poza tym mieliśmy dużo czasu, więc penetrowaliśmy cały Mielec i okolice i zdobywaliśmy tyle sprzętu, że w końcu mogliśmy uzbroić, z wyjątkiem broni oczywiście, pewno pluton wojskowy. Ta broń się wam, zdaje się, potem przyda. Proszę powiedzieć, przejdźmy już do tego okresu nazywanego powojennym, chyba trochę niefortunnie, no bo wojna się dalej toczy na ziemiach polskich. Dla pana okupacja się nie skończyła, tylko została przebarwiona, przemianowana, tak, z okupacji niemieckiej, brunatnej na czerwoną sowiecką. Tak pan postrzegał Sowietów. Tak, nie tak. Jako wyzwolicieli, tylko nowych ciemiężycieli. Oczywiście. W okresie burzy nie dostaliśmy żadnych zadań, tylko te karabiny oddaliśmy na dozbrojenie oddziałów. A tak to nie dostaliśmy żadnych zadań, ale po wkroczeniu Rosjan dalej utrzymywaliśmy kontakt z podziemiem, które nie ujawniło się jeszcze, nie wszyscy. I przez chyba jakieś pół roku jeszcze mieliśmy kontakt, zbieraliśmy informacje i przekazywaliśmy naszym dawnym kontaktom z AK. Jakie było nastawienie generalnie? Co planowaliście? Wiedzieliście, co będzie dalej? Co trzeba robić? No, myśmy poważnie dyskutowali nad tym. Do czasu, gdy AK nie zostało rozwiązane, byliśmy dalej
w konspiracji i nawet powiększaliśmy stan osobowy, bo tak, część postanowiła działać jawnie w harcerstwie. Nasz zastęp Orłów z kolegą Maziarzewskim Zbigniewem wystąpił, założył drużynę harcerską Władysława Sikorskiego, imieniem Władysława Sikorskiego, a myśmy uzupełnili stany nowymi kolegami, ponieważ już zaczęło się gimnazjum i takich, którzy się nadawali kolegów, włączyliśmy do konspiracji. Czyli to było dla was naturalne, że dalej działacie? Dalej działaliśmy, tak. Dopiero problem powstał po rozwiązaniu AK. No właśnie. Czy zostajemy, czy nie. Postanowiliście zostać. No, że przysięga, którą żeśmy złożyli, zobowiązuje nas. Polska nie została wyzwolona. I pozostaliśmy w konspiracji. Czyli nie przyjmowaliście tej propagandy, że teraz będzie dalej Polska, nawet lepsza Polska, ludowa Polska, sprawiedliwa Polska. To do was nie trafiało? Nie, to wiedzieliśmy, że to jest propaganda. Przecież wszyscy przed wojną wiedzieli, czym jest komunizm. Nikt się po wojnie nie mógł tłumaczyć, że on wstępuje do partii, że działa, ponieważ nie mógł się tłumaczyć, że nie wie, na jakich zasadach działa komunizm. Byli w waszym środowisku to było oczywiste, że jest to, że tak. Jest to zło, że jest to zagrożenie. W naszym środowisku nie było w ogóle żadnych wahań. Zresztą społeczeństwo całe mieliśmy za sobą. Z wyjątkiem tych, którzy postanowili włączyć się do Urzędu Bezpieczeństwa, wstępowali przecież ludzie, którzy mieli na sumieniu różne przed wojną wyroki, jakieś zatargi z władzami. Tak. A jak pan myśli, dlaczego tacy ludzie wstępowali na przykład do UB? Co nimi powodowało? No, myśleli, oni podlegali tej propagandzie, że oni teraz będą rządzić, oni będą nadawać ton całemu życiu społeczeństwa. Czyli będą ważni teraz nagle. Proszę? Będą ważni. Byli ważni, prześladowani, tak. Prawda, tak. W byli, II Rzeczpospolitej. Byli pokrzywdzeni, a teraz będą, prawda, oni narzucać swój sposób myślenia i działania. Ale z waszego środowiska nikt nie poszedł do bezpieki? Nie, z naszego środowiska nie. Ale oni nas trochę znali. To było małe miasteczko. Tylko nie mieli przeciw nam żadnych dowodów. Ale też, jak wiemy, do czasu, o tym sobie pomówimy. W styczniu 1945 roku powstaje tajna niepodległościowa drużyna harcerska. Tak, to jest tak. Ten moment imieniem Jeremiego Wiśniowieckiego. Jeremiego Wiśniowieckiego. Tak. Dlatego jest. Takiego przyjęliśmy. No takiego. Właśnie, skąd taki patron? Ponieważ żyliśmy ogniem i mieczem. I ten, który kontrowersyjny trochę, Wiśniowiecki. No, nie dla wszystkich kontrowersyjny. U nas wyrósł do nieprzejednanego obrońcy granic Polski. A skąd taka nazwa? Tajna niepodległościowa drużyna harcerska. Kto wymyślił? Pan? Koledzy? To teraz. Myśmy się czyli drużyną harcerską, tajną. Czyli ta nazwa jest późniejsza. Proszę? Ta nazwa jest późniejsza, żeby jakoś was dookreślić. Tak.
W tym roku zresztą Instytut Pamięci Narodowej szczególnie dużo uwagi poświęca Wam, czyli właśnie tym młodym konspiratorom, tej konspiracji młodzieżowej, jak to się nazywa. Dzisiaj obchody żołnierzy wyklętych były też skoncentrowane w dużej mierze na tym następnym, można powiedzieć, pokoleniu, prawda? Tych, którzy w czasie okupacji niemieckiej no, byli za młodzi, żeby walczyć w sposób taki, prawda, rzeczywiście pełny. Proszę powiedzieć, jakie cele sobie postawiliście jako ta organizacja młodzieżowa, jako to antykomunistyczne harcerstwo? Działaliśmy tak, jak społeczeństwo odczuwało to. Przecież z początku nikt nie wierzył w to, że Zachód nas pozostawi. Liczyli wszyscy, czasem oczekiwali interwencji Zachodu w ciągu tygodnia, wojny pomiędzy Zachodem a Związkiem Radzieckim. Te nadzieje były ciągle... Tak w Mielcu rzeczywiście Polacy myśleli, tak? Że wybuchnie trzecia wojna światowa? Oczywiście. Że może tak. Anders na tym już symbolicznym białym koniu przyjedzie. Tak. No liczono trochę na... To żyliśmy naprzód takimi nadziejami. Później nadzieje były, gdy Mikołajczyk wrócił. I rysowało się możliwość utworzenia rządu... Tak zwanego porozumienia narodowego. Tak, porozumienia narodowego. Tutaj myśmy działali w różnych kierunkach. Po pierwsze, przygotowywaliśmy się, że w razie potrzeby pójdziemy do lasu. Już mieliśmy... Troszkę a mieliście tę broń zmagazynowaną już od dłuższego czasu? Wtedy broń, ten sprzęt straciliśmy, ponieważ pociski granatnikowe uderzyły w nasz magazyn właśnie tego sprzętu, którego mieliśmy bardzo dużo i on został zniszczony. Ale dozbroiliśmy się od nowa. I już wtedy mieliśmy szereg broni maszynowej. A tym razem skąd tę broń braliście? Z różnych stron. Trochę żeśmy znajdowali po okolicznych miejscach. Przecież tutaj był obóz na Smoczce, duży niemiecki, który tam tej broni trochę zostało. Trochę broni, żeśmy, handel pomiędzy młodzieżą był prowadzony, handel bronią, więc też żeśmy troszkę dokupywali. Jeden z naszych kolegów przyboczny naszego drużynowego, pojechał z rodziną na zachód i przysłał nam karabin maszynowy. Koleją przyjechał ten karabin maszynowy. Tutaj po pewnych wahaniach, obserwacji stacji kolejowej odebraliśmy ten karabin maszynowy i mieliśmy już broń maszynową. AK przekazało nam pistolet Parabellum pierwszy, drugi mieliśmy też od naszego późniejszego członka, którego ojciec był w AK, zginął w Oświęcimiu, ale pistolet Tadek Kamiński wniósł do naszej organizacji. I dlaczego ta broń właściwie miała służyć Wam? Liczyliśmy się, że wreszcie kiedyś przyszli polscy
żołnierze staną się żołnierzami. Czyli chcieliście się bić po prostu? Chcieliście się bić z Sowietami, z komunistami? Oczywiście. To na wypadek jakiegoś międzynarodowego starcia. Zrobiliśmy taki rajd parotygodniowy z namiotami, z namiotem po gorsach Zakopanym. Tutaj szukaliśmy, gdzie byśmy mogli w przyszłości jako partyzanci działać. Ale w końcu żeśmy wybrali lasy koło Ulanowa. Tam nasz dowódca Umiński miał leśniczówkę i jego rodzice mieli, ale tam żeśmy korzystali z tego i tam postanowiliśmy w Lasach Janowskich, duży kompleks leśny, tam postanowiliśmy, że w razie starcia zbrojnego pójdziemy, tam będziemy mieli nasze pole działania. Czy do jakichś akcji bojowych ostatecznie doszło? Przeprowadziliście jakieś akcje? Przeprowadzaliśmy akcje zaopatrzeniowe, to znaczy od razu postanowiliśmy działać jako propaganda. Nie mieliśmy sprzętu, więc potrzeba nam było, maszyny mieliśmy do pisania, ale były znaczne, bo każda maszyna ma, prawda, swoje cechy jakieś, gdzie można było rozpoznać, więc nie mogliśmy używać tych maszyn. Musieliśmy zdobyć powielacz i maszynę nieznaczną. W tym celu mieliśmy trudności. Zrobiliśmy taki atak na PPS, ponieważ PPS był łatwo osiągalny. PPS, czyli? PPS, Polska Partia Socjalistyczna. Jeszcze wtedy nie było połączenia z PPR-em. Tam zabraliśmy maszynę, ale w akcji zbrojnej po prostu weszliśmy, zterroryzowali obecnych tam i zabraliśmy maszynę. To była maszyna jednak z niemieckimi czcionkami i nie mogliśmy jej użyć. Wreszcie dowiedzieliśmy się, że cywilna pewna osoba ma taką maszynę. Wypożyczyliśmy od niego też w sposób zamaskowany na jakiś czas maszynę. On nie wiedział, myślał, że maszynę stracił. Ale później żeśmy ją oddali, gdy już mieliśmy maszynę dobrą. Sprzęt do drukowania. I co drukowaliście na tym sprzęcie? Ulotki. Jakie to były ulotki? Co tam się znajdowało na tych ulotkach? To były z różnych okazji drukowane ulotki. Na przykład wtedy, gdy państwa zachodnie odmówiły akceptacji rządu naszego na Zachodzie, to wydaliśmy ulotkę. Wydaliśmy w rocznicę powstania we Lwowie, gdzie czczani przez nas byli dzieci lwów. Mówiliśmy o tym. Tak. Później okazji świąt 1 maja, 3 maja drukowaliśmy ulotki. Też takie czasopismo tygodniowe Wola zaczęliśmy drukować, a tych numerów wyszło chyba 4 tylko.
Mam te niektóre dokumenty, te drukowane ulotki. I to rozprowadzaliśmy w Pomielcu i okolicy. Wreszcie do dobrego sprzętu dośmy. Pierwszą taką akcję dużą zbrojną to była akcja na Komitet Powiatowy PPR w Mielcu. Tam wiedzieliśmy, że sprzęt, dobry sprzęt tam będzie. A, czyli to była akcja, żeby przejąć też sprzęt? Nie tylko. A co jeszcze chcieliście zrobić? Konfidentów, mieć listę konfidentów, członków PPR-u i donosów na przykład, przy okazji to zdobyć. To była akcja, ponieważ Mielec był małym miasteczkiem, więc oprócz tych, którzy brali udział bezpośrednio w akcji, obstawiliśmy wszystkie punkty, które mogły zadziałać, a więc Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, Komendę Powiatową Milicji Obywatelskiej, Miejską Milicję, NKWD i w tych punktach byli nasi członkowie to ilu was z granatami. To ilu was było, żeby obstawić tyle tych placówek? No, było nas około 20 paru, do 30 osób. Łącznie z tymi harcerkami, które wystąpiły w czasie, końcowym czasie okupacji niemieckiej, około 30 osób było w tym harcerstwie. I mieliście granaty ze sobą i co dalej się działo? Mieli punkty obserwacyjne, które miały obserwować, czy nie dostali wiadomości o działającym się akcji działającej się w środku Mielca. W razie ruchu widzianego, bo tak było dość spokojnie, to było wieczorem w mieście akcja przeprowadzana, więc gdyby otrzymali wiadomości, że coś się dzieje w Mielcu, to by było widać, bo by wypadli z bronią, biegli i tak dalej. To te posterunki przy tych punktach, które obserwowaliśmy, miały granatami obrzucić i zasygnalizować tym, którzy bezpośrednio w akcji działali, że trzeba zwijać się akty. Ale doszło do jakiegoś kontaktu zbrojnego? Nie doszło do kontaktu zbrojnego. Natomiast w punktach takich jak pod Urząd Bezpieczeństwa, który był na uboczu, to na koniec akcji kolega rzucił granat tam, żeby jak gdyby potwierdzić, że wyczuli, że byli obserwowani przez cały czas akcji. I czym ta akcja się skończyła? No, akcja się skończyła w tym, że wiązkę granatów, granat przeciwpancerny, obłożony granatami zwykłymi, zaczepnymi, został odpalony w urzędzie i urząd został wysadzone w powietrzu, okna wyleciały i zniszczone zostały sprzęty. A czy ktoś tam wtedy był w środku? Tak. Ktoś akurat zginął po stronie komunistycznej? Znaczy w czasie, w momencie wkraczania tam naszych był tylko stróż, który miał klucze od budynku i po prostu on dał te klucze,
odebrano mu klucze i do lokalu dostali się. Ale w trakcie tego przyszło dwoje członków partii i zostali steroryzowani, a później wyprowadzeni w bezpieczne miejsce, żeby nie zostali poszkodowani. Czyli wy ich wyprowadziliście? Tak, tak, tak. Mhm. A czy jakiś sprzęt przyjęliście? Te listy tak. Konfidentów, o których pan mówił? Tak. Dużo dokumentów członków partii, listy partii, konfidentów, to zostało zabrane. No i został zabrany już maszyna bardzo dobra i sprzęt poligraficzny. To było jednym z celów akcji tej na PPR. Który to był? To było 1946 rok. No właśnie chciałem spytać o 1946 rok. Tak. Aha. No i wtedy rozpoczęliśmy bardzo aktywną akcję wydawania broszur i odezw, ponieważ mieliśmy bardzo dobry sprzęt. Nie odbyło się to całkiem bez szkód, ponieważ dwaj nasi harcerze po rozrzuceniu ulotek i po rozwieszeniu zostali zatrzymani przez Urząd Bezpieczeństwa na ulicy i niestety zostawili sobie po jednej ulotce. Zostali aresztowani i posiedzieli parę miesięcy, ale wybronili się, ponieważ przed każdą akcją było przygotowanie, jak mamy się tłumaczyć w razie, wszystkie możliwości były omawiane, tłumaczyć się w razie aresztowań, w razie, gdyby ktoś rozpoznał, zaalarmował, jak się zachowywać. To było wszystko zawsze dobrze omówione, wszystkie możliwości. I oni się nie przyznali, bo wiedzieli, że dostali od nieznanej osoby i zapłacono im za to, że mają rozrzucić ulotki. I doszło do rozprawy sądowej. Sąd z powodu braku dowodów uniewinnił. Ale śledztwo na UB przeszli. Pan będzie działał przez 6 lat w tej tajnej młodzieżowej konspiracyjnej organizacji, tak? No, do 1951 roku. Pierwszego roku, tak. To łącznie 12 lat konspiracji. Nie było takiego momentu, że chciał pan powiedzieć dość, że już wystarczy, że może trzeba się zająć jakąś pracą, że trzeba się ujawnić i no, jednak próbować jakoś się w tym systemie odnaleźć? Ujawniać żeśmy się nie zamierzali, ponieważ widzieliśmy, że ujawnienie to jest później większe konsekwencje niż pozostawać w konspiracji. Ujawnił się nasz zastępowy i cały zastęp Orłów i później 3 razy był aresztowany, mordowany, stracił zdrowie. Niestety miesiąc temu zmarł, ale on wycierpiał, 3 razy był aresztowany. Jak się nazywał? Maziarzewski Zbigniew. Także lepiej było, bezpieczniej było dobrą konspirację zachowywać niż ujawniać się. Ale nawet bez ujawniania się nie myślał pan, że trzeba jakoś spróbować normalnie żyć? No, tak jak żyło społeczeństwo, tak myśmy żyli. Mhm. Naprzód liczyliśmy na wybory.
Naprzód była jeszcze akcja, ta trzy razy tak. Referendum. To też żeśmy ulotkami obłożyli Mielec. Później wybory były. W styczniu 1947 roku. Tak, ale działali. Wybory te obiecane, właściwie nawet zagwarantowane przez wszystkich naszych koalicjantów, okazały się mistyfikacją, farsą, kłamstwem. Tak. Czy liczył pan na to jeszcze po styczniu 1947, że uda się komunistów pokonać? No, nie rezygnowaliśmy, tylko przyjęliśmy inne troszkę metody. Wtedy zaczęliśmy działać, jak gdyby oddziaływać nie na społeczeństwo, bo społeczeństwo było i tak po naszej stronie, ale na władzę. Na przykład wtedy już przy ulotkach taki dodatek dawaliśmy dla ostrzeżenia dla tych, którzy współpracują z obecnymi władzami, dla Urzędu Bezpieczeństwa, milicji, sądów i tak dalej, że kiedyś oni będą musieli za to odpowiedzieć. To już wtedy żeśmy takie dodatki do ulotek robili. A później działaliśmy jeszcze sabotażu? Dywersyjnie, żeby władze nie czuły się osamotnione. Tak. Całkiem bezpieczne. Więc szereg takich akcji mieliśmy. Jeszcze parę akcji robiliśmy na zdobywanie materiałów umożliwiających wyrobienie dowodów osobistych. Mieliśmy dużo osób znajomych, którzy działali pod nazwiskami przybranymi, ukrywali się i tak dalej. I trzeba było im pomóc. Więc parę akcji mieliśmy na zdobycie blankietów. Jeszcze wtedy nie było dowodów osobistych. Były tak zwane karty ewidencyjne, które każdy musiał wypełnić, oddać i władze sprawdzały wiarygodność tych danych, które podał. A więc w urzędach meldunkowych i tak dalej, przechodziło to tak, żeby wykryć wszystkich ukrywających się pod obcymi nazwiskami. Więc tych pieczątek, dowodów zdobyliśmy w trzech akcjach dość dużo, które umożliwiały występowanie o legalne dowody osobiste. To robiliśmy właśnie dla tych ukrywających się pod obcymi nazwiskami. A czy wasza organizacja cały czas liczyła te 20-30 osób przez te wszystkie lata aż do 1951 roku? Może tyle nie, ale około 20 osób tak. Ponieważ rozjechaliśmy, po skończeniu szkoły średniej, czyli zdaniu matury w Mielcu, wszyscy nasi członkowie starali się o studia wyższe. Ja na Politechnice Krakowskiej, paru nasz dowódca Umiński na prawie studiował w Krakowie, Tadek Kamiński też na prawie w Krakowie, na Akademii Handlowej parę osób. I także, a inni rozjechali się do innych miast, ale nie zostali zwolnieni, zostali dalej członkami
naszymi, którzy mieli obowiązek zgłaszać się na wezwanie dowództwa. I z tego czasem korzystaliśmy, ponieważ mieliśmy trzech członków w Warszawie, w Gdańsku dwóch członków, we Wrocławiu, także większość miast wojewódzkich mieliśmy swoich członków. Czyli nie była to organizacja lokalna, tylko jednak wtedy o większym zasięgu. Przeniosła właściwie ciężar nasz działań, przeniósł się do Krakowa, ponieważ najwięcej tam się zgromadziło naszych członków. Jak doszło do tego, że... Wtedy zmieniliśmy kryptonim, ponieważ tutaj działaliśmy nie jako organizacja harcerska, ale muszę powiedzieć, że przecież ci, którzy wystąpili i działali w harcerstwie jawnym, nikt nie doniósł i Urząd Bezpieczeństwa nie wiedział, że my dalej działamy w podziemiu. To trzeba przyznać, że nie było żadnych kłopotów z tym. To jak to się stało? Działaliśmy jako stalowi Polacy. Tutaj. Stalowi Polacy? Tak. Podpisywaliśmy w ten sposób nasze wydawnictwa. Po przeniesieniu się tego ciężaru do działania do Krakowa musieliśmy zmienić kryptonim, żeby, prawda, nie ujawnić się. I jaki był ten nowy? Wolność i Sprawiedliwość, WIS. Mhm. I tam działaliśmy już jako WIS. I wtedy nas tych działań zbrojnych było dużo więcej. Ale na terenie Krakowa też takie działania prowadziliście? Na terenie Krakowa była akcja na zdobycie dokumentów z któregoś z urzędów meldunkowych. Akcja na zdobycie meldunkowych materiałów była w Wiliczce. A inne akcje? Inne akcje były jeszcze zaopatrzeniowe, ponieważ no, niewiele pieniędzy potrzebowaliśmy, ale parę akcji było takich zbrojnych, ale przy okazji na przykład w Wieliczce dostaliśmy się do urzędu meldunkowego, a tam było zebranie członków kierownictwa kina i też ich musieliśmy wziąć pod swoją opiekę i z kasy zabraliśmy pieniądze, które się nadarzyły w ogóle niespodziewane. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że tak dobrze działająca organizacja, która nie miała żadnych problemów, prawda, z wsypami, z tym, że ktoś was wydał, ostatecznie została rozpracowana? Jak to się stało, że został pan aresztowany w listopadzie 1951 roku? To się działo już po zmianie troszkę naszego profilu działania. Postanowiliśmy zrobić jedną większą akcję, taką dywersyjną, która by władzom pokazała, że jeszcze oddziały jakieś partyzanckie istnieją. I zrobiliśmy taką akcję w Niebołomicach koło Krakowa. Tam. Który to był rok? To był 51 rok, wiosna 51 roku. Tam opanowaliśmy, prawdę mówiąc, miasto na parę, dwie godziny, bo była poczta, była milicja, no i nasze placówki na rynku. I także miasto było w naszych rękach. Ja byłem na poczcie właśnie, obsługiwałem centralkę telefoniczną
i miałem zadanie właśnie uniemożliwić przekazanie wiadomości poza Niepołomice. Oczywiście była telefonistka, to była centralka jeszcze ręcznie obsługiwana. Ale telefonistką to już się pan zaopiekował na pewno. Mdlała mi, ale ze mną kolega wodę donosił i suciliśmy ją. Pamiętam jej minę przerażona, ona już tak zaczęła działać, bo tych połączeń tam trochę było, że ona już działała, jakby ja był jej szefem. I przyszedł po zdobyciu już komendy policji przez naszych członków. Szef zadzwonił do mnie, że już jest opanowany i po jakimś czasie będziemy się wycofywać. I ona w pewnym... Pytam się, kto dzwoni. Ona mówi, przerażona taka, milicja. Ale widziałem w jej oczach takie straszne przerażenie. Co to się będzie działo teraz? No ale widziała, że ja porozmawiałem z nią, z tym i już pewno domyśliła się, że milicja jest też w rękach naszych. Ale udało wam się odejść bezproblemowo. Każda akcja była z problemem, ponieważ szef zadzwonił, że za 10 minut zwijamy pocztę. Oni już wychodzą. Znaczy, myśmy mieli wycofywać się pierwsi. Ale nastąpiła komplikacja, ponieważ urząd był zamknięty, pocztowy. Na drzwiach była kartka, że z powodu kontroli urząd jest nieczynny. Ale pod z powodu drzwiami, waszej kontroli. Tak, naszej kontroli. Ale pod drzwiami zebrali się listonosze, którzy musieli się rozliczyć, prawda, z pieniędzy dostarczanych. I żeby opuścić pocztę, musieliśmy ich wpuścić. Znowu związać, ułożyć. Czyli to przedłużało całą sprawę. Przedłużyło to jakieś 15 minut. I gdy z poczty wyszliśmy na rynek, który musieliśmy przejść, żeby pójść, trafić na drogę prowadzącą przez Puszczę Niepołomicką do Grodkowic, do stacji kolejowej na linii Tarnów-Kraków, musieliśmy przejść przez rynek. Na drugiej pierzei rynku była właśnie milicja. I gdyśmy wchodzili na teren rynku, akurat z kina, które było po drugiej stronie rynku, wyszli ludzie i szli na nas gromadą całą. W tym momencie pod milicją zaczęła się szczelanina. No i konsternacja. Co się dzieje? Czy to nasz oddział rozpoczął tam jakąś nieprzewidzianą zupełnie akcję? Czy to znaleźli się jacyś inni członkowie? No i konsternacja była. Nie wiedzieliśmy, co zrobić, ale widzieliśmy, że oszczeliwują. Pociski leciały w kierunku zamku, na którym była poczta. I pociski koziołkowały, gwizdały mocno. Więc widzieliśmy, że nie do nas strzelają. No ale mieliśmy rakietnice.
i rakietą oświetliliśmy cały rynek. I w tym momencie ci milicjanci, którzy później dowiedzieliśmy się, że mieli schowane, zdezelowane pepesze, które już nie nadawały się do walki, ale mogły strzelać. I oni wydobyli, uwolnili się w czasie, jak myśmy na poczcie mieli te kłopoty z likwidacją posterunku. Uwolnili się i wyszli pewno dla dodania sobie odwagi, zrobili sobie strzelaninę. No ale jak tą rakietą oświetliliśmy cały rynek, to oni uciekli na posterunek i przestało. I wycofywaliśmy się dalej w kierunku umówionym. Z tym, że nie wiedzieliśmy, co ta grupa, która miała po nas się wycofać, gdzie jest. No ale dogoniliśmy ją przed Grodkowicami, połączyliśmy się z nimi i spokojnie do Krakowa. Jeszcze czekaliśmy na pociąg na skraju lasu, bo stacja kolejowa była niżej i wtedy przejechały koło nas samochody Urzędu Bezpieczeństwa z Bochni prawdopodobnie, z funkcjonariuszami, jeden taki bojowy z karabinem maszynowym, pojechali w kierunku Niepołomic. A myśmy tutaj wsiedli do pociągu jadącego do Krakowa. Wysiedliśmy w Krakowie w Podgórzu. Nie pojechaliśmy na główny dworzec. Mieliśmy też kłopoty z wyjściem, ponieważ wtedy dworce były zamknięte i trzeba było mieć bilet, że się przyjechało, albo peronówkę tak zwaną. Nie mieliśmy to, no ale mieliśmy duże pakunki tego, broń żeśmy zostawili, pepesze zostawiliśmy, w lesie rzuciliśmy, ale mieliśmy swoją broń i mieliśmy w celtach zapakowane materiały, które z milicji wzięliśmy, bo chcieliśmy wiedzieć, jak działają urzędy bezpieczeństwa i milicja, czy mają jakieś listy podejrzanych, poszukiwanych i tak dalej. No i te materiały żeśmy tam zabrali. To były dość duże paczki, które trzeba było przenieść. No i przeszliśmy przez posterunek stacyjny kolejarzy w ten sposób, że na przodzie szedł drużynowy nasz dowódca, to tak odchylił marynarkę, pokazał pistolet i dał jakieś pieniądze niby temu, tam zasaltował, bo to byli nasi jeszcze ludzie. Kolejarze byli patriotami. I przeszliśmy z tym wszystkim do tramwaju i akcja została zakończona. To była nasza ostatnia taka akcja. Później postanowiliśmy działać tylko na władzę. I przygotowywaliśmy takie ostrzeżenie dla władz, które w ilości około ponad 1000 chcieliśmy wydrukować i rozprowadzić po wszystkich urzędach pocztą, po wszystkich urzędach w Polsce, skierowane do
sędziów, prokuratorów, władz samorządowych, partii politycznych i tak dalej. I co tam było napisane? To był dość długi elaborat, który tłumaczył, że w ten kiedyś Polska odzyska wolność i wyciągnięte zostaną konsekwencje do tych, którzy w sposób niekonieczny, dobrowolny szkodzą obywatelom polskim i ewentualnie jeszcze starają się terrorem zastraszyć naród. Takie konsekwencje, jak wiemy, właściwie nigdy nie zostały wyciągnięte. Nigdy nie zostały wyciągnięte. I to zdążyliśmy... Co pan o tym sądzi? Ale że właściwie do dzisiaj nikt nie wyciągnął konsekwencji z tego, co się działo. Jak pan to ocenia? Dlaczego tak się stało? Dlatego się stało, że było to porozumienie pewne. Oddanie władzy, ale nie całej. Mówi pan o okrągłym stole już. Tak, tak. Ja tutaj obserwowałem, ponieważ zawsze pracując w WSK Mielec, zawsze miałem tam u siebie w zespole jakiegoś obserwatora, ale znałem tych, którzy są tajnymi współpracownikami i gdy doszło już do zwycięstwa w wyborach, to szereg osób mieszkających w pobliżu, o których nie wiedziałem, zaczęło mi się kłaniać i ja się dopiero dowiedziałem, pytałem się, kto to jest. A to taki, prawda, konfident, kapuś i tak dalej. I oni się bali. Znali pana dobrze. Oni się bali konsekwencji. No ale konsekwencje nie były wyciągnięte. Później widziałem, zbierali się tak i właściwie zmowa była milczenia. Na przykład chciałem się dowiedzieć, jaki sposób i dlaczego zginął mój stryj, który był co prawda w POW, był w Legionach, później był starostą, burmistrzem w Śremie i po wojnie został aresztowany. I to znaczy on był w Szczecinie, organizował ruch spółdzielczy i został aresztowany w czasie pobytu w sanatorium czy na wczasach w koło Jeleni Góry i słych po nim zaginął. A dzisiaj pan wie, co się stało? Wiem, ponieważ ten śledczy z milicji, który wydał, gdzie jest grób Lisa i Kędziora, przekazał nam wiadomość, że Czesław Dębicki został przywieziony tutaj do Mielca, aresztowany i słych po nich zaginął. No, nie wiedzieliśmy o tym. Rodzina nie wiedziała. Żadne starania. No, władze mówiły, że może uciekł za granicę, może Werwolf go zlikwidował. No takie różne
wiadomości były. Ale o tym nie wiedzieliśmy i on powiedział, że właśnie z Mielca wysłano samochód z członkami UB Mieleckiego, aresztowali go i przywieźli tutaj, a co później nie wiadomo. I do tej pory... Ślad jakikolwiek zaginął. Tak, został na pewno od razu zamordowany i gdzieś w nocy zakopany. Metodą bolszewicką. Tak. No, pokazywał mi grabarz, który wtedy był, pokazywał mi, że są w nocy chowani ludzie na pograniczach cmentarza, że on stwierdza, że są groby nieznanych ludzi. No to są te doły śmierci właściwie, tak, prawda? Tak jak w Warszawie. Tak. Na Łączce. Panie Jerzy, zanim przejdziemy do aresztowania, jeszcze jedno pytanie. Wspomniał pan o Lisie, Wojciech Lis, mściciel, chyba najbardziej znany w tych rejonach, w rejonach Mielca, żołnierz wyklęty. Czy wy wiedzieliście, że ktoś taki jest, że ktoś taki działa, że ktoś taki oczywiście walczy o Polskę? Oczywiście. Lis był znany już za okupacji. Za okupacji był... Znaczy okupacji tej niemieckiej. Niemieckiej, tak. On był mścicielem, mścił się za zastrzelenie jego rodziny i spalenie domu. Ale został później wciągnięty do AK, ponieważ zebrał dość dużą grupę ludzi, którzy mieli broń i działali przeciwko okupacji niemieckiej nie w sposób dziki, tak zwany. Wiemy, że Wojciech Lis działał dalej, kontynuował walkę z drugim sowieckim okupantem. Ostatecznie nie będziemy tutaj opowiadać jego historii, bo to jest inny moment. Został rozpracowany, wielu konfidentów tam wokół niego się pojawiło. Ostatecznie razem ze swoim współpracownikiem został po prostu zastrzelony. Mieliście kontakt jeszcze z jakimiś organizacjami niepodległościowymi? No, Lis nam pomógł trochę, ponieważ myśmy co jakiś czas obrzucali Urząd Bezpieczeństwa granatami, ponieważ był na ulicy Moniuszki, w zupełnie ulicy takiej oddzielonej od Śródmieścia. Można tam był nasz teren działania naszego drużyny harcerskiej i pod ogrodami podchodziliśmy pod samą prawie Urząd Bezpieczeństwa i w okazji tam jakichś świąt, jakiejś rocznicy, tośmy tam granaty rzucali i oni się myśleli, że to Lis ich będzie atakował i zlikwidowali tam, przenieśli się, zabrali część rynku i całą jedną pół pierzei rynku i kawałek ulicy Mickiewicza. Wysiedlili ludzi, zabrali tam i Urząd Bezpieczeństwa przenieśli do tutaj na środek centrum, do centrum miasta stamtąd. A ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość mieliście jakieś kontakty, na przykład z Tytusem Semenowem? No to był mój znajomy moich rodziców, przyjaciel od sprzed wojny. Był często u nas. Znałem go bardzo dobrze. Podejrzewałem go, że działa jakoś
sowiecką. I w dniu, gdy aresztowania nastąpiły, on dowiedział się i przyszedł do nas, ukrył się u nas w mieszkaniu do wieczora. Wieczorem wyjechał do Krakowa, do mojej ciotki. Daliśmy mu adres, zresztą on znał ją, bo tutaj często przyjeżdżała do nas i tam przez jakiś tydzień się przechowywał. Później pojechałem i ponieważ musiał zmienić adres, ponieważ no, sąsiedzi widzieli, że jest jakiś człowiek i ktoś mógł donieść. Przewiozłem go do Chorzowa, do innych krewnych moich i ukrywał się u krewnych na zachodzie, w Wałbrzychu, w Kamiennej Górze, u różnych moich krewnych, znaczy mojej matki krewnych wtedy. Do czasu, gdy zostałem aresztowany. I spotykałem się, bo jeździłem tutaj, bracia zostali i przekazywali czasem pieniądze jakieś na utrzymanie i tak dalej. Więc jeździłem tam i parokrotnie się z nim spotykałem. Panie Jerzy, będziemy powolutku zmierzać do końca. Mamy listopad 1951 roku, jest pan aresztowany, przewieziony do Krakowa, tak? Jak rozumiem, tak. Ostatecznie wyrokiem WSR-u, czyli Wojskowego Sądu Rejonowego, skazany na 12 lat więzienia za przynależność do nielegalnej organizacji niepodległościowej, pewnie określonej jako banda. I no, ważnym zarzutem, poważnym było to, że posiadał pan broń. Szereg paragrafów tam miałem, wyszczególnione zostały niektóre te działania na terenie Mielca, te akcja na APP. Czy ktoś was wydał na przykład? Jak pan sądzi? Nie. Dlaczego pana aresztowali? Kto wpadł na trop? Przygotowywaliśmy ostatnią akcję, to znaczy ja nie przygotowywałem, bo ja byłem wtedy na praktyce dyplomowej po studiach na uniwersytecie, na Politechnice Krakowskiej w Starachowicach. Ale inni działali. I trudności były takie na przykład, że nie można było dostać kopert, żeby te 1000 czy tam więcej nawet tych ostrzeżeń dla władz rozesłać. I w Krakowie sprzedawano w sklepach po 10 kopert tylko. I postanowiono jeszcze zrobić jedną akcję w Warszawie. Zabrał taką podręczną broń Józef Umiński, nasz dowódca. Pojechał do Warszawy, tam było naszych członków trzech, więc czworo mogli zrobić akcję jakąś na fundusze, które umożliwiłyby wydanie tego w ilościach i rozesłanie, bo to znaczki trzeba było i tak dalej, rozesłać po wszystkich naszych członkach, żeby oni w swoich województwach rozprowadzili to. Więc pojechał do Warszawy, ale po 12 latach konspiracji, konspiracja może trwać parę lat i te zasady konspiracyjne były u nas bardzo twardo przestrzegane, więc... Pewnie dlatego tak długo mogliście właśnie funkcjonować. To byśmy funkcjonowali jeszcze wiele lat, ponieważ już postanowiliśmy robić nie dywersję, tylko propagandę. Nie znudziło się panu do końca. Nie. No i wtedy przez trochę zlekceważenie zasad
konspiracji, po prostu walizkę z bronią, która była potrzebna do tej akcji w Warszawie. Była nieodpowiedniej jakości, uginała się, bo to x tam broni, granatów i tak dalej. I kazał Romkowi Stachiewiczowi, czyli naszemu jednemu z naszych członków, kupić nową walizkę, a sam poszedł załatwić sobie nocleg w Warszawie u krewnych. I to było niedopuszczalne, ponieważ wysłał samo i zbronił jednego człowieka, co nigdy nie było możliwe w czasach konspiracji. Zawsze była druga osłona, jedna, druga osoba osłony. Posłał, żeby kupić porządną walizkę. Na bazarze Różyckiego na Pradze to było najniebezpieczniejsze miejsce, bo tam handlowano wszystkim. Dolarami, złotem, którym wtedy nie wolno było handlować. Było masę policji, konfidentów, tajniaków i tak dalej. No i policjant będący na służbie, patrol dwóch osób, zainteresowało się, co on ma w walizce, był sam. Żeby sprawdzić, weszli do bramy, tam Romek otworzył walizkę, wyciągnął parabelum, które było w walizce na wierzchu, uderzył tego policjanta, ale nie za mocno, także... Tego milicjanta. I zaczął uciekać. No ale na ulicach było tych milicjantów dużo i jakiś inny, ten, który go gonił, wołał przecież, żeby zatrzymać takiego. Zatrzymano go i gdy dobiegł ten, który zatrzymał go, raz poszczeli go pierwszym strzałem w rękę, pistolet mu wypadł, nie użył go, a drugi strzał spowodował śmierć. I tak zginął jeden z naszych członków. Zginął, ponieważ nie chciał użyć broni, ponieważ za każdym razem, przed każdą akcją, szef mówił, bronię macie, ale użyjcie w ostateczności, ponieważ to są wasi rodacy. Oni zeszli naprawdę na złą drogę, wybrali inną opcję niż my, ale to są wszystko Polacy. I broni używajcie w ostateczności. Być może to zadziałało, że Romek nie zdecydował się na użycie tej broni, ponieważ miał zarepetowany w ręku pistolet. Co dla pana było najgorsze w tym okresie więzienno-śledczo-procesowym? Czy obawiał się pan, że pana na przykład zlikwidują, że dostanie pan karę śmierci za taką działalność? Wiedział pan, co pan robi? Wiedziałem, bo oczekiwaliśmy różnych rozwiązań, tym bardziej, że każdy z nas mógł dostać, ponieważ górna granica była zawsze. Przy wszystkich tych paragrafach, które mnie obejmowały, była kara śmierci. No ale Urząd Bezpieczeństwa postanowił zrobić proces pokazowy.
Czyli, że niby są sprawiedliwi, tak, że schwytali groźnych bandytów, ale jednak okażą łaskę. Dla zastraszenia głównie studenckiej braci krakowskiej. I przygotowanie było przez Różańskiego. Każdy z nas miał rozmowę z Różańskim. Jak pan pamięta tę rozmowę z Różańskim? No, on liczył, że... Bo to jest ten słynny Józef Różański, o nim mówimy, tak? Tak, tak. Że jak się przyznacie, będziecie żałować i tak, no to może jakieś wyroki... Może wam darujemy trochę. Może jakieś wyroki mniejsze będą. W ten sam sposób. Przyznaliście się? Jak to? No przyznaliśmy się, bo była, szef postanowił wyjawić wszystko. Oddał wszystką broń, przecież mieliśmy tej parę magazynów broni przygotowane na ewentualne starcie zbrojne. Tu w Mielcu mieliśmy na wieży kościelnej. Jedną skrytkę, drugą w takiej altanie, którą wcześniej UB już opanowało, bo zawaliła się. Chłopcy bawiący się odkryli tą broń. Oto była zawalająca się altana. Mieliśmy jeszcze jedną w takiej piwnicy. No, w Krakowie mieliśmy na strychu Uniwersytetu Jagiellońskiego tą broń, która nam była potrzebna do akcji. Także tej broni i za broń. Czyli już nie było sensu się nie przyznawać. Nie przyznawać. I wbrew temu, co mówiliśmy wcześniej, żeby wyjawiać tylko to, co oni wiedzą. Mieliśmy przygotowane przy każdej akcji przede wszystkim, omówione wszystko, przygotowane było bardzo dobrze. No a przy takiej dużej wpadce szef postanowił wyjawić wszystko. Ciężkie śledztwo było? Nie. Uważam, że w stosunku to, co działo się, na przykład tutaj ten ujawniony już Maziarzewski Zbyszek, drużynowy, jawnej drużyny, przeszedł na Mieleckim Urzędzie Bezpieczeństwa dużo gorsze śledztwo niż myśmy mieli, ponieważ ujawnione zostało wszystko. Tak. No tak, czyli nie musieli nic właściwie wymuszać. Nie musieli wymuszać. Mogli się mścić. No... Z początku, operacyjni, to trochę tam zostałem poszkodowany, ale dlatego, że zbliżyłem się do okna w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa w Krakowie, a mój przybrany braciszek, Tadiu Kamiński, podczas aresztowania wyskoczył z okna drugiego piętra, połamał się i był aresztowany dalej, ale przeżył ten wyskok przez okno. I oni się bali, że ja zechcę wyskoczyć, ponieważ, a ja nie wiedziałem o tym przecież, tylko zbliżyłem się do okna i wtedy na mnie skoczyli, obezwładnili i znowu nie wiedziałem dlaczego. Wie pan, co się stało z tymi ludźmi po 1989 roku, z tymi śledczymi, z tym prokuratorem, bo jakiś prokurator musiał być, z tymi sędziami? Tak. Co się z nimi stało? Sędzia, który nie wydał wyroku śmierci, akt... No słaby sędzia taki był chyba. To był pułkownik, na tamte czasy. któremu później zarzucono to i został zdjęty. Że za łagodny był. Za łagodny, tak. Jak się nazywał? Pułkownik Staszica. Aha. To znana postać. Tak? Tak. Władysław. Władysław.
On w wielu procesach politycznych brał udział, ale nie zawsze był taki łagodny. No wtedy ten proces był, miał dobrego obrońcę. Znaczy każdy z nas miał adwokata, obrońcę. Ale główny był adwokat z Krakowa, Libeskind, który miał uprawnienia do występowania w sądach wojewódzkich, wojskowych. On bronił właściwie wszystkich nas. A dobrze bronił? Dobrze bronił. Bo często było tak, że ci adwokaci to byli tacy inni, dodatkowi posiłkowi oskarżyciele. Właśnie, ja później zareagowałem, bo mój adwokat zaczął tak próbować złożyć, znaczy winę moją na... Młody wiek pewnie, tak? Że, młody wiek że straszne i na rzeczy starszego, pan robił właśnie. Na starszego dowódcę. Straszne rzeczy, ale są jakieś momenty usprawiedliwiające, czyli wina była założona również w tym przewodzie adwokackim. Ja to odwołałem w ostatnim słowie, że wszyscy byliśmy odpowiedzialni na równi. I ten adwokat Libeskind też postradał prawo występowania w procesach. Także proces nie wypadł po myśli Urzędu Bezpieczeństwa. Zresztą wywieziono nas po wyroku tłumy ludzi pod sądem stałym, młodzieży przede wszystkim. Ludzie bili brawo, jak adwokat bronił. Sąd nawet zagroził, że każe opuścić salę, a na sali była młodzież sprowadzona z uniwersytetu i właściwie taka wyselekcjonowana przez władzę. A jednak bili w takiej chwili wbili brawo. No i nie mogli nas wywieźć, bo się bali, bo tłumy ludzi przed sądem znajdowały się i wywieźli nas, przeprowadzili piwnicami pod więzieniem Świętego Anioła, tam w krakowskie takie stare więzienie. I wywieźli nas z innego punktu samochodem ciężarowym starym na skrzyni w ogóle nieprzystosowanej do tego, a więźniarka stała przed sądem i czekała na nas. I ludzie się nie doczekali. Obawiano się, żeby nie było jakichś aktów obrony nas albo odbicia. Zresztą później mieliśmy kontakt z taką organizacją harcerską tajną w Krakowie, którzy myśleli o tym, żeby nas odbić, ale za mało sił mieli. To w dużym mieście nie miało najmniejszego prawa powodzenia. Wychodzi pan z więzienia na fali odwilży w roku 1956, ale jest pan dalej inwigilowany. Nie odpuścili panu. Ale spotkałem się z ogromnym dobrocią ludzi. Zgłosiłem się na politechnikę. Byłem absolwentem, a nie miałem dyplomu. Urząd po namyśle doszli do wniosku, że dyplom zawodowy, bo byłem pozbawiony praw obywatelskich i honorowych. No i urządzono dla mnie jednej osoby, nie w sesji egzaminacyjnej, egzamin u profesora Rupczyńskiego. To była sława, miał prawo jazdy numer jeden. Na Politechnice Lwowskiej miał zakład samochodowy, a ja kończyłem właśnie specjalność budowy samochodów i u niego zrobiono mi egzamin, który polegał na
rozmowie o fachowych rzeczach, które ja dużo wiedziałem, bo 3 lata pracowałem w zakładzie remontu samochodów w więzieniu. Na różnych stanowiskach. Co to było za więzienie, proszę powiedzieć? W Sztum. W Sztumie. Naprzód byłem w Rawiczu, u Kukawki, na białym oddziale, na budynku białym, bo tam był biały i czerwony i tam rządził tak zwany Kukawka, który różne publikacje są na temat jego, bo się bardzo naraził ludziom. A później rodzina się, moja matka doświadczona już z kłopotami ojca za okupacji, wiedziała jak załatwić, żeby mnie jako fachowca do zakładu remontu samochodów w Sztumie przywrócić. No tam było już trochę lepiej, luźniej. Czyli udało się tak już kończąc znaleźć groźnemu przestępcy politycznemu pracę. W 1985 roku odmawia pan przyjęcia Złotego Krzyża Zasługi na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Do dzisiaj prowadzi pan w szkołach lekcje patriotyzmu, ale moje pytanie zmierza do czegoś innego. Czy ma pan jeszcze gdzieś broń? Przechowuje pan broń z tamtych czasów? Nie. Ani jednej sztuki nie ma pan? Ani jednej sztuki nie mam. Żadnych granatów też pan nie ma już? Nie. Rozumiem. Miałem, ale proszę pana, w czasie 5 lat remonty różne były. Ludzie znajdowali. Żona wyrzuciła ludzie pewnie. Ludzie znajdowali. A mój ojciec, który przed wojną oprócz księgarni miał też sprzedaż broni, to mamy taką piwnicę, studnię na podwórku, głęboką bardzo, i tam tej broni nawrzucał dużo, ponieważ nie chciał Niemcom oddawać, więc większość tam pochłonęła ta studnia. A jak moje coś znalazł, to też tam do studni wrzucał dla bezpieczeństwa. I tutaj będziemy kończyć, drodzy Państwo. Tadeusz Płużański, bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był dzisiaj kapitan Jerzy Dębicki, żołnierz AK, szarych szeregów, potem żołnierz wyklęty, człowiek, który Urząd Bezpieczeństwa obrzucał granatami i szereg akcji propagandowych i zbrojnych jego konspiracja młodzieżowa prowadziła. Dziękujemy Państwu. Dziękuję bardzo.